Dzień dobry moi kochani, witam was niezwykle serdecznie w kolejnym odcinku z pogromców mitów w GTA San Andreas. Ja jestem Hubson i muszę powiedzieć, że endorfiny po prostu w moim ciele wywalają poza skalę. Otóż doceniacie mnie coraz bardziej za to, co robię z waszym życiem miłosnym. No i dlatego też właśnie w tym momencie przychodzę do was z kolejnymi genialnymi odpowiedziami na najczęściej zadawane przez was pytania. Niemniej w tym wszystkim pojawił się też smutny komentarz. GTA proszę szanować, bo więcej porad nie będzie. A ciebie gnoju znajdę, a jak cię znajdę, to sam wiesz co. Z takim kalibrem w dupie nie jest przyjemnie. Porada dla prawdziwego macho. Hubson, 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 jaki jest twój najlepszy sposób na fajną pannicę, co? No jak to jaki? Na tygrysa. Patrz się ucz. Jestem jak tygrys. Jak dla mnie to bardziej pasujesz na psa. Ale jak to mała, dlaczego na psa? No bo tym razem jak pies będziesz musiał dzisiaj sobie sam wylizać jaja. What? No cóż, wiadomo, że nie zawsze wszystko się udaje za pierwszym razem, ale trzeba próbować. No a zanim przejdziemy sobie do głównej części tego materiału, to informuję was moi kochani, że aktualnie w serwisie eneba.com aktywny jest kod dający wam 10% zniżki na różne gry. Także przy składaniu zamówienia nie zapomnijcie o wpisaniu kodu POLAND10, aby skorzystać z tego rabatu. Dla osób zainteresowanych dodam jeszcze, że promocja jest ważna do 20 marca, także udanych zakupów. A co jeżeli w misji Mike Toreno podejdziesz pod linię strzału, gdy oni strzelają w furgonetkę? Powiem wam moi kochani, że mam cholerną taką potrzebę zbadania tego mitu, ponieważ też widziałem taki komentarz pod ostatnim odcinkiem z pogromców mitów, że ktoś napisał o tym, że te kule wystrzeliwane przez Mike'a Toreno oraz T-Bone Mendeza, one zabierają jakby HP czy to pojazdom, czy to postaciom, ale jest to taka minimalna wartość, że ledwo jesteśmy w stanie to dostrzec. No i też dlatego takie wysadzanie tego samochodu trwałoby naprawdę długo. Zatem, żeby rozwiać wszystkie wątpliwości, wchodzimy sobie pod kule wystrzeliwane przez Mike'a Toreno. No i już widzimy, że ta teoria z tym, że te kule zabierają bardzo małą ilość życia postaciom, jak i samochodom, jest fejkowa. W sensie tej furgonetce, owszem, zabierają bardzo mało HP, ale takiemu CJ-owi zabierają bardzo, bardzo dużo. No bo, znaczy dobra, może nie bardzo dużo, ale ewidentnie kamizelka teraz CJ-owi spada w miarę szybko, tak to nazwijmy. Także weźmy sobie od razu może sugestie od Cougara i zobaczmy, jak to będzie w przypadku innego samochodu, bo Cougar właśnie poprosił mnie o zbadanie tego, jak te kule będą reagowały, a właściwie jak samochód będzie reagował na to, gdy te kule będą trafiały właśnie w inny samochód niż ta żółta furgonetka. Boże, strasznie to zagmatwałem, ale mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No i widzicie, pojawił się dym, ale ten samochód ogólnie, ten Admiral w sensie, jest trochę za niski, bo Mike Toreno bardzo, ale to bardzo rzadko w niego trafia. Także zobaczmy sobie, moi kochani, po prostu jak to będzie wyglądać na przykładzie Bensona, w którego, no, Mike Toreno będzie trafiał de facto cały czas, bo jest to samochód bardzo, bardzo wysoki. Także zobaczmy, jak to będzie wyglądać. I widzicie, co się dzieje? Bardzo szybko pojawił się czarny dym. Co więcej, Benson się podpalił, a Mike Toreno zmienił swoje położenie. Zobaczcie. Także z tego, co udało nam się odkryć, po prostu ta furgonetka, ta, którą musimy zniszczyć w tej misji, bardzo źle reaguje na kule bohaterów. W sensie, no te kule, które wystrzeliwują oni ze swoich broni, zabierają jej mega mało HP. Natomiast jeżeli chodzi o CJ-a i jakieś tam inne samochody, no to kule już działają znacznie, znacznie lepiej. Gdy uszkodzisz pojazd elektryczny, na przykład wózek widłowy, do tego stopnia, że zacznie się z niego wydobywać dym, to oprócz tego wraz z dymem będą wydobywać się iskry. No i to jest ogólnie zajebisty mit, ale jest jeden problem, przynajmniej dla mnie. Otóż moi kochani, nie mam pojęcia, który samochód poza wózkiem widłowym w GTA San Andreas jest elektryczny. Także oczywiście zbadamy sobie ten mit, ale tylko i wyłącznie na przykładzie wózka widłowego, którego oczywiście nie mogę znaleźć. Natomiast jeżeli wy znacie jakieś inne samochody elektryczne w GTA San Andreas, dajcie mi znak, a to oczywiście sobie w formie sugestii sprawdzimy to za odcinek bądź dwa. Zespawnowałem sobie jednak po prostu wózek widłowy, zapomniałem, że on również jest w tym całym cheat menu.
I zobaczcie, ej, coś tu się rzeczywiście dzieje. O kurde, ale to jest zajebiste. Ej, serio, jakby nie wiedziałem o tym, że coś takiego się dzieje. Poczekajcie, jeszcze trochę. Fak, za mocno go rozwaliłem, szlak by to. Zespawnujmy sobie jeszcze jednego. Hops, i spróbujmy doprowadzić go do takiego samego stanu jak wcześniej. Raz jeszcze strzelmy, dobra, żeby nie przegiąć. No ale tak, moi kochani, no ewidentnie widzimy, co się dzieje, nie? W sensie poza tym, że ten pojazd się dymi, to do tego jeszcze wylatują z niego iskry. Mega fajna ciekawostka, serio. Po zniszczeniu dział przeciwlotniczych, nie wiem jak je inaczej nazwać, w strefie 69 zostaje po nich kolizja, mimo że już ich tam nie ma. Powiem wam, że jestem w delikatnym szoku cały czas, że tak mało osób wie, że te całe działa możemy rozwalić, nie? Działa to oczywiście znajdują się tutaj na tym całym statku, właściwie to okręcie bym bardziej powiedział, który znajduje się w San Fierro, możemy sobie je oczywiście zniszczyć. No ale jak widzicie, po zniszczeniu tego działa kolizja też znika, w sensie możemy sobie tutaj lightowo chodzić i nic CJ'a nie blokuje. No ale dobra, żeby nie było, to oczywiście zobaczymy sobie to samo w strefie 69, czy tutaj również tej kolizji nie będzie, tak jak nie było w przypadku okrętu zacumowanego w San Fierro. Wskakujemy sobie na podest i zobaczcie! No, w przypadku okrętu wojennego wszystko działa bardzo dobrze, natomiast tutaj, no, ewidentnie kolizja dalej występuje, mimo tego, że działo zostało zniszczone. Chyba nawet nie ma sensu sprawdzać sobie kolejnego działa, natomiast ja z czystej ciekawości sobie to zrobię, więc przenieśmy się na miejsce. Podejdźmy do naszego działa, rozwalmy je tak jak poprzednio, wbijamy na podejścik i jak widzicie tutaj też kolizja występuje, mimo tego, że działo zostało zniszczone. Moi kochani, sprawa jasna i mi ten z wielką przyjemnością mogę potwierdzić. W misji St. Mark's Bistro nie musisz zabijać swojego celu, czyli Marco. Zabij wszystkich innych i CJ wróci do Las Venturas, nie wypełniając woli Salvatora Leon. Ej, ale to jest też zajebiste. Moi kochani, jeżeli Marco Furelli może w tej misji przeżyć, to to zmienia bardzo dużo w świecie Grand Theft Auto, poważnie. Także z uwagi na to, że dla mnie, jako dla konesera fabuły GTA San Andreas i ogólnie wszystkich fabów GTA, no jest to, znaczy jeżeli to będzie prawda, to będzie to niemała gratka, to musimy sobie to koniecznie zobaczyć. Tutaj oczywiście będziemy mieć za chwilę tego całego Marco Forelliego, hops, on będzie do nas strzelał. Także jego sobie olewamy i lecimy oczywiście dalej. Ja chyba wpiszę sobie w ogóle kod bugówix, bo boję się, że zginę za chwilę. Także żeby nie było, jeszcze raz pokażę wam, że Marco Forelli żyje, hops, tutaj sobie jest, miewa się bardzo dobrze i strzela do nas. Lecimy sobie w takim razie dalej i go olewamy. Teraz już bez cięcia wam to muszę pokazać, żebyście doskonale widzieli co i jak. Zabijamy sobie tych gości tutaj. Hops raz, hops dwa, poszło jakoś i hops trzy. Okej, goście zabici. No i jak widzicie, żadna cutscenka się nie odpala. W sensie nic się nie dzieje. Być może jak wrócimy sobie do tego pomieszczenia, to coś ciekawego się wydarzy. Także wróćmy, wróćmy przez kuchnię do tej tak jakby głównej sali. No ale jak widzicie, nie, no muszę Marco Forelliego zabić, bo jeżeli go nie zabiję, to po prostu nie mogę powrócić do Las Venturas. Więc ewentualnie, nie wiem, dajcie znaka, jeżeli coś zrobiłem źle. No bo jak na razie mi się wydaje, że wszystko chyba zrobiłem dobrze, tak jak należy, a i tak misja nie przebrnęła przez ten etap w Liberty City, no i nie mamy tego pokazanego na ekranie, jak CJ wraca do Las Venturas z samolotem. Jak dla mnie mit możemy sobie obalić, a wielka szkoda, bo to liczyłem, powiem szczerze, że on okaże się być prawdziwy. Naprawdę wiele by to zmieniało. W GTA San Andreas Definitive Edition, w misji, gdzie musimy zabić Jeezy'ego, jeżeli wyrzucimy jego samochód i limuzynę do wody, to nie pojawi się cutscenka, gdzie Jeezy kradnie skuter dostawcy pizzy. To jest ogólnie też spoko rzecz, natomiast powiem wam, że muszę zacząć od GTA San Andreas w wersji oryginalnej, z uwagi na to, że ja zawsze ten samochód Jeezy'ego nie wpychałem do wody, tylko ja go po prostu wysadzałem w powietrze, więc w tym momencie wbijamy sobie, znaczy nawet nie, że wbijamy, tylko po prostu wpychamy sobie pojazd Jeezy'ego. No, what the hell, do wody, hops, żebyście to widzieli co i jak, pojazd jest już w wodzie. To samo na wszelki wypadek robimy z limuzyną i zobaczymy, czy tego typu historia, o której napisał Lastrico, nie będzie miała już miejsca w oryginale. Okej, okay, pojazd jakby co jest już w wodzie. Dobra, wychodzimy z klubu Jeezy'ego i...
No i zobaczcie. Czyli to wcale nie chodzi o GTA San Andreas Definitive Edition, tylko chodzi ogólnie o GTA San Andreas samo w sobie. Nie, w sensie jakby nieważne jaka wersja, o to mi chodzi, tak? A weźmy sobie teraz, zniszczmy za pomocą przykładowo bazuki te dwa pojazdy i z powrotem wejdźmy do tego całego klubu i znowu doprowadźmy do momentu, kiedy Jeezy będzie z klubu uciekał i zobaczmy, co się wydarzy, bo być może, nie wiem, coś się ogólnie zbagowało. Ja zawsze pamiętałem to zupełnie inaczej, co nie? Dobra, pomijamy sobie to, Jeezy ucieka. Wychodzimy z powrotem za Jeezy i zobaczmy, czy teraz będzie ta scenka ze skuterem. No to moi kochani, dla mnie sprawa jest jasna. W momencie, gdy rozpieprzymy sobie te samochody, to załączy się ta cała ciekawostka z tym skuterem, z tym dostawcą pizzy. Natomiast gdy wepchniemy sobie te samochody do wody, no to wtedy załącza nam się coś takiego. W sensie, że chyba tam CJ rozpieprzył telefon, czy jakoś tak to było. No a tymczasem moi kochani, dziękuję wam, że byliście ze mną na tym odcinku, mam nadzieję, że wam się podobało, zapraszam was teraz na inne odcinki, które aktualnie wyświetlają wam się na ekranie, no i dziękuję jak zawsze na koniec patronom za wielkie wsparcie w tworzeniu mojego kanału. Trzymajcie się i do zobaczenia, strzałeczka.